Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie, koleżanki, koledzy. Proszę dać znać, czy jest wszystko ok. O, dzięki bardzo, Henryku. Super. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za odpowiedź. Wszystko jest ok. Cieszy mnie to niezwykle. Kochani, tak naprawdę od ubiegłego poniedziałku niewiele dzieje się na rynkach, to znaczy na większości instrumentów. Przeszliśmy fazę wyczekiwania. Świetnie, że w ubiegły poniedziałek, chyba te poniedziałki to będą takie dni szczepionkowe, ubiegły poniedziałek Pfizer podał informację o skuteczności swojej szczepionki. W dniu wczorajszym kolejna spółka, Moderna, jeszcze lepszą informację podała, skuteczność 94,5% i w dodatku można ją przechowywać nie w minus 70%. Tutaj wiązało się to ze strasznymi problemami dystrybucyjnymi takiej szczepionki, a szczególnie w krajach, które mają kiepską infrastrukturę i to nie trzeba szukać trzeciego świata, bo choćby nawet patrząc na nasz tutaj grajdołek, zamówienie takiej ilości szczepionek i przechowywanie i rozdysponowanie ich do powiatowych szpitali w ciekłym azocie, no, stanowi to niesamowite problemy. Na pewno Modernę szczepionkę można przechowywać w zwykłej lodóweczce i jest to wszystko ok. No jaka była reakcja? No reakcja była żadna. Konia z rzędem temu, kto mi na wykresie godzinnym pokaże, jak indeksy giełdowe, czy dolar, czy ropa reagowały na te, na tą informację. Praktycznie nie było żadnej reakcji. No z czego to wynika? Co napędza rynki? I tutaj musimy uzbroić się chyba w cierpliwość, bo inwestorami muszą w tym momencie targać mieszane nastroje. No szczepionka ok, co nawet powtarzał Powell w ubiegłym tygodniu, czy główny epidemiolog w Stanach, dr Fauci. Jest to świetna wiadomość, tylko kiedy to otrzyma dopuszczenie do użycia. No, specjaliści, epidemiolodzy mówią, że to będzie gdzieś lato przyszłego roku. A póki co dzieje się niedobrze, czyli informacje fajne, czy rynki wyceniają już przyszły rok, czy czwarty kwartał, gdzie mamy kolejne lockdowny. Wczoraj zamknęła się całkowicie Portugalia i Austria. I żeby nie być tylko przy Europie, to mamy bardzo wysoki wzrost zachorowań i śmiertelności w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku. Kolejne stany, i tutaj już no, na naszych portalach trudno znaleźć informacje, ale kolejne stany, tak jak dzisiaj gubernator Iowa, pani gubernator powiedziała, że już maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, pełne restrykcje, zamykamy knajpy, restauracje, brzydko powiedziałem, zamykamy restauracje, kina, teatry. I tam, gdzie jest więcej osób w pomieszczeniu, obowiązkowe maski. Kalifornia praktycznie już się całkowicie zamknęła po wzroście zachorowań powyżej miliona ludzi. Jest to drugi stan po Teksasie. New Jersey zamknięte. Miasta Nowy Jork, Chicago. Zamykane restauracje, kina, teatry. Nie wychodzimy z domu. W sklepach, co ciekawe, gdzie Amerykanie są tacy chętni w tych zakupach przedświątecznych, sprzedaż internetowa rośnie, po czym dzisiaj na przykład Amazon niewiele wzrósł, ale Walgreens bot
spadł o 8%. To jest największa notowana spółka w indeksie US30. Największa sieć aptek spadła o ponad 8% od razu na otwarciu i w handlu przedsesyjnym również straciła. Po tym jak Amazon otworzył aptekę internetową. Także dzieje się nieciekawie. Coraz więcej stanów wprowadza restrykcje. I tutaj, gdzie hamowane były one przed wyborami, w tej chwili to się nasila. Praktycznie w ciągu tygodnia w niektórych stanach podwoiły się o 100% ilości zachorowań i hospitalizacji. Także w Europie również, między innymi tu mamy chyba kolegę z Niemiec jednego, może to potwierdzi, może nie. Niemcy rozważają wprowadzenie kolejnych ograniczeń. Mamy już je we Francji, godzinę policyjną. W Anglii mamy całodobową godzinę policyjną, wolno wyjść tylko do sklepu i za potrzebą pilną, czyli pod płot, na krótki spacerek, żeby się przewietrzyć i to jest wszystko. No i nie wygląda to dobrze, czyli jeżeli te lockdowny będą dalej postępować, no to PKB, czyli wzrost gospodarczy w czwartym kwartale, będzie bardzo kiepsciutko wyglądał, a jeżeli to się dołoży do drugiego kwartału, będą sobie tutaj te wzrosty gospodarcze wyglądały bardzo, bardzo śmiesznie. Te Robin Hoody będą sobie grały dalej. Oczywiście, ja się zgodzę tutaj, to są takie fajne teorie, których można wyczytać w prasie brukowej i nigdzie więcej, bo te Robin Hoody dostały bardzo mocno w kość i praktycznie przez aplikację Robin Hood mało co już transakcji się odbywa. Nowe regulacje wchodzą w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o obrót papierami wartościowymi. Tutaj będzie troszkę inaczej się robiło. Ale co takiego w kalendarzu? To nawet mamy mieszane dane. Ten kalendarz dość pusty. Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych porządnie topnęła z rewizją w uprzednim miesiącu w dół. Odczyt znacznie poniżej oczekiwań. Produkcja przemysłowa wzrosła, za to zapasy niesprzedanych produktów również wzrosły. Jesteśmy po Black Friday'u. Tutaj dwie firmy, Depot Home i Home Depot, przepraszam, i Walmart zrobiły świetne wyniki, ale reszta niestety dość mocno w plecy. I nawet po tych świetnych wynikach Depot Home dzisiaj traci, a bardzo niewiele zyskuje największy detalista amerykański Walmart. Co dalej w kalendarzu ciekawego? Środa praktycznie pusta, bo inflacja nikogo na ten moment, czy to producencka inflacja, czy konsumencka w tej chwili nikogo nie interesuje. Będziemy mieli to jutro z Wielkiej Brytanii i z Eurolandu oraz miesięczną z Kanady. Departament rozpoczęte budowy domów. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja się dzieje. Jeszcze oczekujemy wzrostów na rozpoczętych budowach domów i na zezwoleniach na nowe domy. Te wzrosty już nieznacznie kosmetyczne. Natomiast należy się spodziewać w najbliższym czasie spadku. Największym będzie w spadku, jeżeli podajesz informację, jako ja się do tego Goldmana ustosunkuję i więcej nie będę odpowiadał na pytania później pod koniec sesji. Jeżeli podajesz jakąś informację, to podawaj ją w sposób prawdziwy. Nie podał, czy na koniec 2001 roku, ale podał, że należy oczekiwać bardzo dużych korekt i głębokich korekt do końca 2021, przepraszam, bym wnioskował, do połowy przyszłego roku. A że Goldman sobie tak powiedział, no to dobrze, że ten bank jeszcze istnieje, bo to samo rekomendował w 2008 roku i trzeba było w sytuacji decyzji politycznej, który bank upadnie, Goldman czy Lehman Brothers. Także jeżeli Goldman takie rzeczy mówi, to należy się zastanowić, czy Goldman pracuje dla mnie, skoro to ujawnia, czy pracuje dla siebie. No pracuje oczywiście dla siebie po to, żeby
żebyśmy się pchali w to, co oni dużymi pieniędzmi później zwalą. Dobrze. I koniec komentarzy na razie. Banki amerykańskie bardzo rygorystycznie wprowadziły kredyty. Kredyty na wszystko, co się rusza, począwszy od domów do samochodów. No i te kredyty komercyjne, te kredyty na budowy domów, na kupno domów zaczęły, oprocentowanie zaczęło rosnąć dość energicznie, mimo że stopy procentowe nie były ruszone. I wnioski o kredyty są bardzo szczegółowo sprawdzane, czy w długim terminie kredytobiorcy są w stanie spłacać. Tego się można było spodziewać po drugim kwartale, gdzie banki musiały utworzyć potężne rezerwy na zagrożone kredyty. No i zmiana pasów ropy, benzyny, destylatów w środę. Nie wpływa to w tej chwili kompletnie na rynki. Z racji tego obowiązku wrzucę to. W czwartek ważnym będzie, bo będziemy mieli rozmowy brexitowskie. Te rozmowy brexitowskie, które są już praktycznie ignorowane. Dalej Boris Johnson trzyma twardą linię. Jakieś tam porozumienie na krótko być może zostanie zawarte, żeby w przyszłym roku próbować się dogadywać i stworzyć większy pakiet porozumienia. Natomiast no, Wielka Brytania nie jest specjalnie przygotowana. To się pojawiło w raporcie Banku Anglii, nie jest przygotowana. Potrzeba 50 tysięcy celników. Porty nie mają infrastruktury informatycznej do przyjmowania i wysyłania towarów, to wszystko jest w proszku. Niemniej inwestorzy póki co na razie funta wyceniają bardzo dobrze, bo tak czy inaczej w interesie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii leży zawarcie porozumienia handlowego. Te negocjacje, które mamy, prawdopodobnie zakończą się we wtorek, bo zostaje bardzo niewiele czasu do ratyfikacji przez poszczególne parlamenty w krajach. No i piątek, zupełnie nuda, PMI-e przemysłowe z Japonii za nowy rok oraz z niektórych krajów europejskich. Natomiast tydzień, jak zwykle, będziemy kończyć indeksem zaufania konsumentów w Europie. I nie ma tutaj Instytutu Michigan, ale indeks zaufania biznesu Michigan powinien się pojawić. Także kalendarz na razie bardzo pusty, a sytuacje na rynkach kreują ruchy i najbliższe spady i te niepewności wśród inwestorów. Jeżeli popatrzymy sobie to, co się działo wczoraj na rynkach akcyjnych, ja tą kreseczką, jesteśmy na DAX-ie, na wykresie 5-minutowym. Super informacja poszła. No mamy szczepionkę Moderny. No i gdzie jesteśmy w parę godzin po tej informacji? Robimy nowe minima i od góry idziemy coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. Na ten moment poziom 13 tysięcy punktów jest kluczowym poziomem do tego, żeby byki utrzymały się jeszcze na powierzchni. Dzisiaj praktycznie niemiecka giełda oddała wszystko to, co wczoraj zarobiła. W tej chwili od startu amerykańskich notowań mamy lekki wzrost korekcyjny i postawię sobie tylko i wyłącznie poziomą kreskę na poziomie 13 tysięcy punktów, bo ona jest bardzo istotnym momentem, ciut wyżej 13 050, gdzie w tym krótkim terminie od wczoraj, czyli mamy 13, piątek, przetestowane, próba wyjścia w górze, luka weekendowa z zapasem domknięcia. Świetnie, mamy wystrzał, jesteśmy na minimach, na poziomie z piątku ubiegłego tygodnia. Ale tak naprawdę to, co w tej chwili się dzieje, to musimy przypatrzyć się na wykres godzinny, gdzie to są poziomy z wykresu dziennego, znaczy z wykresu godzinnego też to wygląda, gdzie testowana od spodu linia trendu wzrostowego na DAX-ie, ona
powstrzymała na razie wzrosty, weszliśmy w strefę trendu bocznego. I znowuż wrócić musimy do ubiegłego poniedziałku, gdzie informacja o szczepionce Pfizera wyprowadziła na indeks na bardzo wysokie szczyty. I tutaj od ubiegłego poniedziałku siedzimy w boczniaku. Jeżeli spadki, to po pokonaniu 13 050 punktów, 12 900 i 12 850 należałoby się spodziewać dojścia. I tu mamy ten poziom 12 700 punktów. Póki co ten wystrzał wyznaczył nam ten pojedynczy swing, wyznaczył nam strefę trendu bocznego i tak od ubiegłego poniedziałku już praktycznie siedzimy w układzie trendu bocznego i gdzie się wybijemy, czy wyjście powyżej 13 340 punktów będzie skutkowało odejściem na wyższe poziomy i jest to maksimum po marcowym wzroście, gdzie ta linia trendu wzrostowego po ostatnim szczycie, który mamy w tym miejscu, już powiększę, mamy w tym miejscu, została wybita, te dołeczki już się nie liczą, bo nie ma nowego szczytu. No i jesteśmy coś na układzie korekty pędzącej A, B, C. I mamy ten ubiegły poniedziałek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty dzień, piątek, sobota, niedziela wypadają z handlu. Jesteśmy w trendzie bocznym. I te 13 050 punktów, to co wynika z wykresu godzinnego i z wykresu pięciominutowego nawet, powstrzymuje nam spadki, a poziom 13 300 punktów, jeszcze do 340 kawałek brakło, powstrzymuje zapędy sprzedającej. Też patrząc na to, z poziomów dziennych te 13 050 punktów, jeżeli zostanie rozbite, to należałoby się spodziewać zejścia do kolejnego wsparcia na 12 935 punktów. Czwartkowa przecena, którą mieliśmy na DAX-ie, zarówno maksimum tej świecy, jak i minimum świecy są maksymalną i minimalną wartością, która od trzech dni, czyli piątek, poniedziałek, wtorek, mimo tych dobrych wiadomości, siedzimy w tym samym zakresie. I tak właściwie po dzisiejszych spadkach z początku dnia jesteśmy na poziomie wczorajszego zamknięcia i właściwie pozostają nam na ten moment wykresy minutowe, pięciominutowe i tam próbowanie wyszukiwania jakichś setupów do tego, żeby spróbować znaleźć kierunek. Dla mnie póki co 13 050 punktów, czyli dzisiejsze minimum, jeżeli zostanie rozbite, spadek o kolejne 100 punktów do poziomu 12 730. Poziom ten wynika z wykresów godzinnych i czterogodzinnych. Patrzmy sobie, to jest ta zeszłoponiedziałkowa świeca i ona po wybiciu ostatniego szczytu nie była testowana i jest to minimalny, jest to ten nie minimalny, pierwszy zakres, jeżeli korekta miałaby się pogłębić. Czyli praktycznie tutaj utknęliśmy w martwym punkcie i nie tylko dotyczy to indeksu giełdy niemieckiej. Giełda, czy to weźmiemy giełdę francuską, znowuż poniedziałkowa świeczka, proszę, na wykresie 4-godzinnym będzie prosto, na wykresie godzinnym, gdzie mieliśmy ten, tą całą modernę. 16. Szczyt, spadek, zeszliśmy do poziomu sprzed moderny.
do szczytów jeszcze bardzo daleko. Giełda włoska dzisiaj lekko zaszalała, która na rynku kasowym zyskiwała bardzo niewiele, ale jak my patrzymy na amerykańskie, na amerykańskie indeksy i znowu zejdźmy do wykresu 5-minutowego. Znowuż Moderna, wyjście w górę i to było wszystko. Dwie świeczki 5-minutowe i cóż, i znowuż coraz niższe szczyty, coraz niższe doły. 19 500 punktów. Ten poziom jest o tyle ważny, że mamy domknięcie luki weekendowej 13 listopada i 16 listopada. Udało się domknąć lukę weekendową i znowuż zostaliśmy w ramach trendu bocznego z weekendu, w którym rozpoczął się w tym momencie, schodząc na wyższe interwały, wczoraj atak na rynku kasowym, udało się zrobić nowy historyczny szczyt. I popatrzmy sobie, te 29 tysięcy punktów, 29 500 punktów powstrzymało dzisiejsze spadki. W tej chwili próba wyjścia na wyższe poziomy. Opór 30 tysięcy punktów jako przy futuresach, bo bazą do tego są kontrakty. Wczorajszy ładny dzień i dzisiejsza próba odreagowania, z tym, że giełdy amerykańskie na razie na minusie. Jeżeli tak dzień by się miał dzisiaj zakończyć, formacja Harami potwierdzenie w przyszłym tygodniu z możliwością spadków w stronę 28,980. Co jeśli nie dalej wzrosty? No dalej wzrosty to już nic nie znajdziemy, bo ograniczeniem jest poziom nieba, że póki co niedźwiedzi, obóz niedźwiedzi trzymany jest na oporze. I to, co dzieje się na wykresie godzinnym, właśnie ta luka z tego weekendu prawie że domknięta, wczorajsze maksimum. Wyjście w górę, można by się było spodziewać reakcji podażowej na poziomie 20 900 punktów jako impuls spadkowy A, B, C i potencjalna korekta pędząca i zejście na niższy poziom. Oczywiście, jeżeli patrzymy na rynek amerykański, warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w ostatniej godzinie, w ostatnich półtora godzinach, bo tutaj właśnie największe ruchy są kształtowane na tym poziomie. I popatrzmy na S&P 500. S&P 500 dokładnie jak Dow Jones domknął lukę weekendową. 3587 na ten moment stało się wsparciem dla tego tygodnia. A kolejne poziomy ograniczające wzrosty 3600 punktów, 3630 i 3600, które w tej chwili zostaje, jest w próbie pokonania 3630. Jeżeli to pęknie, faktycznie S&P 500 na kolejne wyższe szczyty. Na Nasdaqu sytuacja była zupełnie odwrotna, bo jak popatrzymy na ten 5-minutowy wykres, to tutaj reakcja na Modernę była zupełnie odwrotna. Indeks Dow Jonesa bardzo mocno spadał i w tej chwili kluczowe, nie Dow Jonesa, co ja mówię, myślałem o Dow Jonesie przez chwilę. Jesteśmy na intradayowym wsparciu i to jest z 16, czyli początek tygodnia. Dzisiaj nocy otwarcia luką, próba wyjścia na wyższe poziomy, ale te wyższe poziomy, one tutaj nie znajdziemy na tym interwale, wyjdziemy wyżej. Próba wyjścia na wyższe poziomy, no i kluczowe, krótkoterminowe wsparcie 11 960 punktów. Stref oporowych intradayowo należy szukać już
w okolicach 12, okrągłego poziomu 12 tysięcy punktów. No i utknęliśmy. Utknęliśmy, patrząc na wykres dzienny. Dzisiaj maluje się formacja prospadkowa, a zejście właśnie poniżej tego poziomu oznaczałoby spadki w stronę 11 850 punktów. Do wyjścia na wyższe poziomy troszeczkę brakuje, patrząc na to, co dzieje się z wykresu dziennego. Ostatnie szczyty, które zostały pokonane, mamy już strefę oporową 12 400 punktów. I znowuż ubiegły poniedziałek. Po Pfizerze znaleźli się chętni do sprzedaży, ściągnęli akcje na niższe poziomy, w tej chwili w ramach ruchu korekcyjnego odejście w stronę 12 100 punktów. Nieudane w dniu dzisiejszym, na razie pojawiła się presja podażowa, co widać na również na wykresie 5-minutowym, że tutaj od poziomu 12 050 punktów idziemy coraz niższymi szczytami, natomiast te niższe szczyty musimy, żebyśmy spadali, musimy się pokonać z poziomem 11 958. Bardzo skomplikowana sytuacja jest w tym momencie na wszystkich instrumenta i tak naprawdę nie wiadomo, w co grają. Co grają wielkie pieniądze. Czy grają szczepionkę i dalsze wzrosty, czy grają to, co będzie napływało z gospodarek, czyli co się pozamyka i co się pozamyka. No to będzie rzutowało również na rynek pracy. Giełda japońska, która zrobiła najwyższy szczyt od 29 lat, również kontrakty na ten moment tracą. Oporem jest podwójny szczyt. Okolice 26 200 punktów. Ciut poniżej, już bardzo blisko jesteśmy 26,50. Mamy niewielkie zagęszczenie, próba walki popytu z podażą. I to, co na ten moment się dzieje. Musimy patrzeć na futuresy, a te futuresy wyglądają dokładnie tak jak amerykańskie giełdy, jak amerykański Dow Jones. Popatrzmy sobie po tym całym odbiciu od rozpoczęcia sesji amerykańskiej. To, co tutaj było oporem, stało się wsparciem. Mamy co prawda wyższe szczyty, ale pokonanie 26 tysięcy. Magia okrągłych liczb, znowuż 26 tysięcy punktów. Jeżeli ten poziom zostanie pokonany, zejście ciut niżej w stronę 25,940. Także jesteśmy tutaj bardzo w takich ruchach dość mizernych. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na to, na co inwestorzy no niekoniecznie tydzień opuścić należy, bo wszystko może się rozstrzygnąć w ciągu jednego dnia. Jak widzicie, nawet na tych interwałach 5-minutowych, czy zejdziemy na minutówkę, dokładnie jest to samo. Chciałbym zwrócić uwagę na poziomy, których po spadku zatrzymanie wzrostu, szczególnie gdy jest on dynamiczny, on się kończy na końcu pierwszej korekty. I po cienia rysowane. Ten cały impuls spadkowy tu mamy na tej pojedynczej świeczce, swing korekcyjny. No i cóż, na ten moment od godziny 16 do 18, jak rozpoczęliśmy webinar, siedzimy w bardzo wąskim zakresie 26,40, 26, raptem 40 punktów i tutaj na razie toczy się walka popytu z podażą. Na naszej giełdzie wsparcia. Wsparcia intradayowe, które mieliśmy dzisiaj w spadkach, oj, źle sobie narysowałem, tak bardzo brzydko, a nie, że źle. Patrzmy sobie, zatrzymały się na poziomie 1780 punktów, czyli poniżej 1780. Natomiast wykres dzienny
Inaczej, wykres tygodniowy ciągle sugeruje jeszcze, że będziemy rosnąć. Piękny ubiegły tydzień, po czym poziom 1800 punktów powstrzymał zapędy kupujących. Ten tydzień otwarcie luką. W poniedziałek wiadomo, dlaczego się otworzyło. Świetne dane z Japonii, bardzo dobre dane z Chin, czy z Japonii o PKB, że coś tam się rusza, a teraz zostały kompletnie zignorowane dane, że tak i Japonia, tak i pozostałe kraje Azji również cierpią na skutek zamknięć. Z Chin danych specjalnych nie otrzymamy, ale sądzę, na wykres dzienny ten poziom 1800 punktów jest bardzo istotny. Dlaczego? To są ostatnie poziomy wsparcia, gdzie kupujący nie mogli zrobić nowego szczytu i po rozbiciu ten poziom stał się oporem. To są poziomy z września. No i tak, testowany ubiegły poniedziałek i od ubiegłego poniedziałku, tak i poprzedniej giełdy, weszliśmy w marazm. No i dzisiaj otwarcie poniżej wczorajszego zamknięcia. Była próba wyjścia ciut wyżej, zakończyła się ona niczym. To, co wyrysowaliśmy sobie z niskich interwałów, to wsparcie na 1780. I praktycznie kto otworzył na początku sesji i zamknął na końcu, ani nie zarobił, ani nie stracił. Mamy harami, czy następny dzień przyniesie potwierdzenie tej formacji i zejście na niższe poziomy. Póki co ten 1800 punktów, a dokładnie szczyty 1810 na grudniowych kontraktach są nadzieją dla byków i ta bardzo silna dynamika wzrostu, który mieliśmy przez półtora tygodnia właściwie tylko, bo trudno od początek tego tygodnia już nazwać dynamicznym. Niewiele tutaj się dzieje. Zatrzymaliśmy się w spadkach na poziomie 1750. I zwróćmy uwagę, że nasza giełda bardzo ładnie respektuje poziomy co 50 punktów. Jeżeli nie uda się wyjść powyżej 1800 punktów, spadki poniżej tego wsparcia, kolejna półka cenowa już jest zaznaczona, test ostatnich szczytów i tutaj poziomy luki cenowej. Ta luka jeszcze dokładnie nie była domknięta. Także na indeksach dzieje się dość ciekawie. Popatrzmy na rynek surowców. Miedź znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Oczywiście linia trendu wzrostowego rozpoczęta w marcu jest absolutnie niezagrożona na ten moment. Tutaj ciągle obowiązuje scenariusz wzrostowy, ale dokąd? I popatrzmy sobie, że bardzo niedaleko poziom 328 dolarów za 100 funtów miedzi i to są poziomy z grudnia 2017 roku, 2018 roku z czerwca, no i ten poziom, gdzie należałoby się spodziewać reakcji podażowej, jest już bardzo blisko. Póki co na tych niższych interwałach dzieje się, na niższych interwałach, na wykresie dziennym mamy sytuację, gdzie to, co zostało rozbite jedną świecą, to, co tutaj było oporem, w tej chwili na ten moment jest to wsparcie. I na wykresie dziennym bardzo precyzyjnie te ostatnie szczyty zostały pokonane, ale interesujące jest to, że na razie poruszamy się coraz niższymi szczytami, coraz niższymi dołkami. I tutaj poziomy 322 dolary za 100 funtów miedzi oraz 322,85 są najbliższymi oporami. Jeżeli pojawi się tutaj jakaś presja spadkowa, należałoby spodziewać się dojścia znowuż do początku pierwszej korekty, gdzie na początku listopada, nie na początku listopada, no to jest 12 listopada, zbudował nam się przyczółek kupujących. No i to powinien być pierwszy target dla sprzedających, zejście w stronę 311, a stąd ewentualna trampolina do wyjścia do tych poziomów 328
$8 za 100 funtów miedzi. Na rynku ropy dzisiaj mamy bardzo sympatyczne cofnięcie. Powiedzmy sobie na wykres dzienny. I tak naprawdę utknęliśmy znowu w trendzie bocznym. Wczorajszy dzień, który sprzyjał ryzykownym aktywom, doprowadził do poziomu 44-41 i stamtąd obserwujemy spadki. Dzisiaj na brędzie ustanowienie harami, to też w krótkich pozycjach zejście w stronę wsparć na 42-40. Przepraszam, muszę łyka. Opór 44-44 i znowu, że jak popatrzymy sobie na ten pojedynczy swing, maksimum i minimum tej świecy, na jakiś czas możemy na niższych interwałach pozostać w ramach trendu bocznego. Przepraszam bardzo. $45 kolejny poziom oporu i 45,88 kolejny poziom. Z czego on wynika? On wynika, ten poziom 45,88, z luki, gdzie w marcu kontrakty na ropę spadły. No i co tak naprawdę na rynku ropy nam będzie kształtować sytuację? No oczywiście podaż i popyt. Nie jakie będziemy mieli zapasy w Stanach, bo to jest nieistotne, tylko czy dalsze lockdowny, brak podróży, ograniczenia w produkcji będą skutkowały zejściem na utrzymaniem ropy na niskich poziomach. Wyjście z tego trendu bocznego to jest $45, 45,88. Zejście poniżej 42,40 to test szczytu rozbitego jedną świecą i to jest poziom $41. Po tym bardzo ładnym wzroście i ten wzrost znowuż spowodowany był niczym innym, czyli rynek chciał spadać. Impuls, korektę, zaczął się impuls, no i poszła ta informacja o Pfizerze. Rynki doszły do końca korekty przed szczytem. Po przetestowaniu pojawiła się podaż, 3 dni spadków. Wczoraj Moderna poprawiła lekko nastroje. No dzisiaj niestety rynek ropy radzi sobie znacznie gorzej. To samo dotyczy WTI. Te poziomy, które tutaj są zaznaczone, bo więcej na ten temat jest na kanale CMC, ja pozwoliłem sobie nagranie takie krótkie zrobić i wrzucić tam. Znaczy nie ja wrzuciłem, wrzucili już pracownicy CMC. Więcej na ten temat właśnie na kanale CMC. Tam od czasu do czasu, średnio co 2-3 dni wrzucam jakiś instrument z analizą taką techniczną na większych interwałach z perspektywami, zarówno co musi się stać, żebyśmy wychodzili wyżej albo spadali niżej. Jeżeli chodzi o ropę WTI, ten poziom i ta strefa 44,15, 44,28, która trzymała jako opór po wybiciu, ona znowuż sprawdziła dołek rozbity jedną świecą, pojawiła się podaż. W tej chwili krótkoterminowy opór 41,88, 42,93 już w dłuższym terminie, bo to są poziomy z sierpnia. Jeżeli tutaj pojawi się, a w tej chwili mamy, a do końca dnia będziemy mieli informację harami i kontynuację w dniu jutrzejszym, czyli dołki na 40,14 są zagrożone ze spadkiem w stronę 39,48. I patrząc znowuż na to taki w szerokiej perspektywie tygodniowej. Aha, nic nie zobaczę, bo są kontrakty. Przepraszam, są kontrakty grudniowe. Musiałbym na rynek kasowy wejść. Następnym razem. Znowuż, podobnie jak na brędzie, te szczyty to nic innego jak domknięcie luki z marca. I od tego momentu idziemy coraz niższymi szczytami, coraz niższymi dołkami od sierpnia. I tutaj podaż ciągle bardzo mocno się utrzymuje. O złocie można tylko powiedzieć tylko tyle, że jest. To samo na niskich interwałach, to samo co się dzieje co na indeksach. Próba reakcji wzrostowej wczoraj najpierw na Modernie zejście, podejście w 1900, dzisiaj zmienność
umarła na złocie. Praktycznie nic się nie dzieje. Jesteśmy na poziomie otwarcia i zamknięcia wczorajszego dnia. I tutaj 1900 dolarów jest taką półeczką. Ja sobie ciągle do tego będę powracał, dlatego że jak popatrzymy to od października, cały październik i listopad, próba wyjścia dołem 1900 jest przyciągane, próba wyjścia górą 1900 przyciąga i wokół tego 1900 dolarów cały czas krążymy. Kluczowe wsparcie na ten moment jest 25 września i sprawdzone na tej wielkiej świecy podażowej. I to jest znowuż szczepionka Pfizera, 1848 dolarów, wybicie to spadki w stronę 1810, ale kluczowy opór 1973 dolary bardzo trudnym będzie do osiągnięcia, bo najpierw 1921 będzie miejscem, które może powstrzymać wzrosty na złocie. No i cóż mamy? Wsparcie, które po pokonaniu stało się oporem i wokół tego wsparcia mieliśmy dwa szybkie ruchy. I znowuż 1900, 1921, 1850, tak na okrągło, są te poziomy, wokół którego złoto krąży. Jest tu dość nieciekawie. Jeżeli chodzi o rynek srebra, podobnie jak na rynku złota, utknęliśmy w trendzie bocznym, z tym, że bardzo szerokim trendzie bocznym, między 22,56 a 25,66 i ten trend od końca września, cały październik, no i te już połowę listopada na tym poziomie się utrzymujemy. Tutaj przy niższych, na niższych interwałach można próbować szukać okazji. Na ten moment wsparcie nam się bardzo mocno zawęża. To jest, o tutaj, gdzie żeśmy sobie wychodzili 13 w górę. Szczepionka zwala na dół 24,20. Próba podejścia w górę. Początek i koniec ostatniego ruchu spadkowego, czyli mamy dołki. To, co tutaj było wsparciem, stało się oporem, opór utrzymywany 24,82, opór i dokładnie po środku tego trendu bocznego. Srebro w tej chwili wygląda dość mizernie, jeżeli chodzi o perspektywy, czy to wzrostowe, czy spadkowe. A na wykresie tygodniowym, jak popatrzymy sobie te ostatnie 3 tygodnie, po cenach zamknięcia, cenach otwarcia, tym okolice 25 dolarów za uncję nas trzymają. No i to wsparcie, które wyrysowane mamy z wykresu dziennego. Z wykresu dziennego ciągle trzyma. Jesteśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy tydzień w ramach ruchu bocznego. Jeżeli wsparcie zostanie wybite, ten dołek jest zagrożony i wtedy powrót w stronę 19,50. Wyjście górą powinno skutkować odejściem powrotem w stronę 28 dolarów za uncję. Na co czekają rynki? Rynki na nic nie czekają. Ja przypomnę tylko myśl, warto tą myśl mieć z tyłu głowy. Myśl przed 100 lat Jesse'ego Livermore'a. Wall Street stworzono tylko po to, żeby większość ludzi przez większość czasu robić w konia. To duzi gracze rozgrywają te rynki, a komunikują się między innymi za pomocą wykresu. To, że JP Morgan, to nie, może to zabrzmi próba kombinowania albo nie wiem, jak to nazwać. Taki JP Morgan ma 30 funduszy inwestycyjnych, każdy grubo powyżej biliona dolarów. I te fundusze ze sobą współpracują. Oczywiście nie dzwonią do siebie. Bo by to było niezgodne z prawem. Ale one za pomocą pewnych ruchów komunikują się ze sobą. No i fundusz, który ma mało pieniążków, podprowadzi w to miejsce mało pieniążków, czyli powiedzmy ten bilion dolarów śmieszny, nie miliard, bilion,
podprowadzi w stronę 19. Będzie wiedział, w którym momencie się wycofać z pozycji, a ten duży fundusz zacznie kupować. On nie goni. Kto tutaj gonił rynki? No, ci naiwni, można by tak było nazwać, bo przecież ci, którzy mają duże pieniądze, oni będą zawracać rynek. Ale to tylko taka teoria. Zresztą te świece nie na darmo się nazywają kończące największe świece w danym ruchu, nie na darmo w nomenklaturze terminologii świec japońskich nazywają się formacjami zatrzymania. Bardzo duża świeca kończąca ruch spadkowy, formacja zatrzymania, jesteśmy w boczniaku. Dobra, okej. Na rynku walutowym, sobie szybciutko jeszcze kupniemy. Na rynku walutowym złotówka znalazła się pod presją. No tutaj nie będę komentował politycznych rzeczy. Złotówce na pewno może szkodzić polskie weto, jeżeli chodzi o fundusze unijne, a odpływ kapitału z ryzykownych aktywów będzie szkodził naszej walucie. Cóż to takiego się ciekawego działo na tym wykresie godzinnym? To wsparcie, które było po rozbiciu, zostało przetestowane i od paru godzin jesteśmy w trendzie bocznym pomiędzy 5,03 właściwie, a 5,01. Dzisiaj NBP ustawił kurs funta do złotówki na 5,01. Patrząc na to, co dzieje się na wyższych interwałach, tutaj bardzo ładnie dzisiaj objęcie hossy. Próba wyjścia górą oznaczałaby powrót w stronę 5,07, no i tutaj 5,13. Na pozostałych parach też ze złotówką również mamy CHF-PLN. 4,14 jako wsparcie zostało utrzymane, ale żebyśmy się pchali, to jest warte do obserwacji, bo to jest ostatnia deska ratunku, 1,1650. Ostatnia deska ratunku dla tych, którzy chcą osłabić naszą walutę. Jeżeli to pęknie, najbliższy poziom powrót do 4,20 oraz 4,25. Zejście poniżej otwiera spadki w stronę 4,08. Czyli na ten moment 4,11, 4,14 to są te kluczowe miejsca do utrzymania wzrostu na CHF-PLN-ie. Podobna sytuacja jest na euro-PLN-ie. Utknęliśmy pomiędzy dołkami na 4,45 i szczytami na 4,50. Tu 4,51 tak zaznaczone jako średnia tej strefy zmienności. Popatrzmy sobie, skąd ona wynika. To, co tutaj było wsparciem, testowane od spodu, tutaj walka wokół tego poziomu, czyli te 4,51, a ciut niżej 4,50. 4,51 to są te szczyty, dokładnie 4,51,10. Tutaj jeszcze kwestia spreadu dochodzi, że jest bardzo wysoki. Trzymajmy się 4,51. Jeżeli on zostanie pokonany, 4,54 oraz 4,60. Powrót do wzrostów. I na ten moment kluczowe wsparcie 4,45,50. Jeżeli ono zostanie przebite, spadamy w stronę 4,42,60. To jest miejsce, gdzie opory zostały pokonane i jeszcze nie testowane. Po drodze jest taki przyczółek kupujący 4,43,30. Znowuż na razie w trendzie bocznym na wykresie dziennym. Dolar pod presją się znajduje do głównych par walutowych. 100 na wykresie dziennym od 4 dni z oporu. I znowuż mieliśmy umocnienie dolara na szczepionce Pfizera. Popatrzymy na PKO. Tylko które? BP czy PKO to zwykłe? Na oporze 105,67 po Pfizerze się zatrzymało. Dolar w dalszym ciągu traci. Jeżeli tutaj ten dołeczek nie wytrzyma 104, okrągły poziom, magia okrągłych cyfr, 104, jeżeli on nie wytrzyma, spadamy 101. Patrząc na to, może nie tak jeszcze, to miejsce nie jest przypadkowe. To jest koniec pierwszej korekty w tym ruchu wzrostowym. To jest dołek z 12 marca, czyli gdzie gdzie indeksy rosły i apetyt na ryzykowne aktywa wzrastał. Natomiast tutaj ja jako bezpieczne aktywo nie chcę współpracować nam specjalnie z giełdami. To też zejście poniżej targety kolejne 101,95
oraz 101,17. Są to poziomy niewidziane bardzo dawno. Patrzmy sobie na wykres tygodniowy. Mamy całe zamieszanie, gdzie para, i znowu już to jest 2016 rok, gdzie para USD jen rosła i od tego czasu jedziemy coraz niższymi szczytami, coraz niższymi dołkami. I tutaj na indeksie dolara widać, że prawdopodobnie czeka nas w długiej perspektywie osłabienie amerykańskiej waluty. No euro-dolar niewiele, sytuacja się zmieniła, patrząc na wykres tygodniowy, tej też z nagrania wynikało wsparcie 1,1620, 1,1920. To jest ewidentnie, stąd pojawiła się podaż. Każda próba podejścia jest podażą. W ubiegłym tygodniu również podaż zatrzymała się na wsparciu 1,1760 i ubiegły tydzień i ten tydzień obrona 1,1920. Pokonanie tego poziomu, startujemy w stronę 1,20 i do strefy 1,2025. Jest to strefa ostatnich szczytów walki podaży z popytem, a wyjście powyżej otwiera drogę w stronę 1,21 do dołków z 2018 roku. Na razie obowiązuje cały czas od marca tego roku ruch wzrostowy, trend wzrostowy jest niczym nie zagrożony. Fakt, że jesteśmy od wielu tygodni, jesteśmy w trendzie bocznym, też jedynym sensownym rozwiązaniem jest wyjście, próba gry na niższych interwałach, na niższych poziomach, ale to, co się działo od tego wsparcia, o którym wspominałem, w okolicach 1,1760, no nie ma tutaj żadnego powodu do tego, żeby próbować krótkich pozycji, bo póki co ten ostatni wzrost układa nam się w idealnym kanale, w kanale wzrostowym. To jest wzrost zapoczątkowany właśnie 12 listopada. Tutaj dojście znowuż do dolnej bandy ograniczenia i to są poziomy 1,85, jeżeli pojawi się popyt znowuż na wyższe poziomy w ramach kanału wzrostowego. Tak to na ten moment wygląda na tej parze, że presji podażowej niespecjalnie widać. USD CAD, który ciągle z szansą na wzrosty, wsparcie 1,3060 i znowuż to wsparcie krótkoterminowe, które mamy od wczorajszego dnia, próba wyjścia na nowe szczyty, natomiast z poziomów wyższych, z poziomów H4 i z poziomów dziennych, popatrzmy sobie w ruchu korekcyjnym, to wsparcie możemy przeciągnąć to miejsce i dopóki ono trzyma, tu jest ciągle szansa do tego, żeby wyjść na wyższe szczyty. Opór 1,3160. Siedzimy sobie w trendziku bocznym, natomiast na wykresie już dziennym widać od piątku, że to ruch korekcyjny, próba kontry kupujących zakończona na ostatnim dołku rozbitym jedną świeczką. Już narysuję ten poziom. Chciał tak precyzyjnie. Mamy 1,3115. Dobrze, nieważne. Wyjście górą 1,3160. No i kolejny target jest bardzo wysoko, bo to już są te dołki i ten szczyt 1,3295. Przejdźmy sobie szybciutko do rynku akcyjnego. Staram się patrzeć raczej bardziej wielowymiarowo, bo w danym momencie ja próbuję szacować jedną rzeczą, o której gro inwestorów zapomina, znaczy inwestorów, no graczy, spekulantów, czy my spekulujemy, nie inwestujemy tak naprawdę.
to jest to, czy warto podjąć ryzyko z ewentualną nagrodą. Bo jeżeli ja mierzę, powiedzmy, no tradycyjnie 1 do 3, jak ja 3 pozycje przegram, a jedną wygram, to wyjdę na 0, czyli nie stracę pieniędzy. Tutaj głównie chodzi o to, żeby nie tracić pieniędzy. I skoro ja jestem na takim układzie, a nie innym, no to jeżeli ja tu mam jedną część, a tu mam drugą i trzecią część, no to podejmując ryzyko, tym bardziej, że jestem na wsparciu, no to będę zmierzał ku kupowaniu tego waloru z tej profitem tutaj. Mam 1 do 3. Jeżeli wylecę na stoplosie, to kolejny błąd. O, wypadłem na stoplosie, wytłuknij mnie na stoplosie, to szukam w częściach gdzie indziej. Nie, ja odwracam pozycję, bo będzie taki ruch. Testowanie na niższym interwale, bo to, co było wsparciem, z reguły jest testowane. Kiss for goodbye i pocałunek na pożegnanie i spadki w stronę 1,30. Czyli znowuż stop loss nad strefę i znowuż mam 1 do 3. Czyli bardzo chętnie będę kombinował stronę 1 do 3 i tutaj patrząc na to, co dzieje się właśnie na niskich interwałach, najważniejszą dla mnie informacją jest to, czyż rynek spada aktualnie. To ostatni szczyt przed dołkiem, popatrzmy, został wybity. Oho, ho, 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 Bartuś, sam do siebie tak mówię grzecznie. Bartuś, coś chyba z tą siłą kupujących, sprzedających jest nie do końca. No i szukam, no mam tu piękne poziomy wsparcia. No i cóż się dzieje? Ostatni szczyt przed dołkiem po wybiciu, przetestowany, to bardzo łatwo znaleźć na wykresie. Ostatni szczyt przed dołkiem, przetestowany, sprawdzony. Młotek, jeden młotek na wzrosty, drugi młotek na wzrosty, no i cóż, no i pojechali. Buch. Jakie miałem ryzyko? Jaki take profit potencjalny? Take profit, to mam linię wyznaczoną, gdzie szukać take profitu. A jest zamiast take profitu, to ja wolę podciągać, na przykład po świeczkach, podciągać stop lossy i w ten sposób podchodzić do rynku. Czyli wielowymiarowo z wyższych interwałów chyba będą jednak rosnąć, a skoro będą rosnąć, to szukam tych okazji do tego, żeby już konkretne mam setupy do tego, żeby próbować w swoich siłach. Dlaczego schodzę na niższe interwały? Po to, żeby ograniczyć stop loss, czyli moją przegraną. Zawsze zakładam, że pozycję, którą otwieram, ona jest stratną i to mnie utrzymuje przy życiu, bo nawet jak wylecę, to wylecę na pieniądzach, które mnie nie bolą. O, w ten sposób mówiąc. Dobra, szybciutko jeszcze do rynku akcyjnych. Dzieje się bardzo dużo. To pamiętam, mówiłem w zeszłym tygodniu o tym, żeby jest duża szansa na General Electric do kupowania. Pchamy się ciągle z tych wsparci. Tutaj to są minima, gdzie cały jeden miesiąc, rzućmy. Przypomnę, że mieliśmy ten spadek od 2015 roku, gdzie giełdy rosły, a General Electric spadał. On w tej chwili bardzo mocno się restrukturyzuje. Zaznaczę tylko miejsca, kluczowy opór 13, 11 i do tego poziomu powinniśmy dążyć. Wracając na niższe interwały, praktycznie codziennie otwarcie jest lukami i $10 już. $10 wspomniałem, bo to takie miejsce fajne jako poziom okrągłych liczb. Zwracamy uwagę na, tu było o PKO BP jeszcze, już zaraz sobie znajdziemy, ale zanim dojdziemy do PKO BP, ja chciałbym rzucić wam Allegro. Allegro pod poważną presją się znalazło. Wykres dzienny, godzinowy mnie nie interesuje. Wykres dzienny. To, co tutaj było, poważny pierwszy dzień notowań dla naszej spółeczki. Utrzymanie wsparcia. Prawie do stówki doszli. I to wsparcie, jeszcze wczoraj była nadzieja, że się odbiją. Niestety
Na ten moment poziom 72,5 zł stał się oporem. Kolejny opór, jeżeli mają odreagować, odejście w stronę 80 dolarów, już można sobie to wyrysować, jak pozycjonować się na tę spółkę, próbować. Ostatni dołek rozbity, testowany na bardzo niskim interwale, bo tu jest test, zaraz sobie go zobaczymy, no i schodzimy. Czy osiągniemy niższe poziomy sprzed debiutu? Okaże się, tutaj Amazon podpisał umowę z Impostem o wiadomo o czym. No, nie będę wracał do tego tematu. Banki generalnie znajdują się w tym momencie, Amazon będzie korzystał z tych paczkomatów Imposta. Gdzież tylko OBP? Jest. Banki generalnie są pod sporą presją. Wzrosty, które obserwujemy, to również napędzane jest tym, że mieliśmy wzrosty generalnie blue chipów. Jak popatrzymy sobie na wykresie jednodniowym, jest próba domknięcia luki. Jeżeli utrzymamy się we wzrostach, dojście w stronę 29,50 oraz 30,50 zł, to jest ta luka pomiędzy 6 a 9 marca. Spadki należałoby się spodziewać zejścia i przetestowanie tych szczytów, które nie były jeszcze testowane, poniżej 25 zł, czyli w ruchu korekcyjnym uruchomienie popytu, wyjście na wyższe poziomy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę generalnie na koszyki. Jest szansa dla naszych banków, dlatego że w dniu wczorajszym banki wzrosły po informacji między innymi o przejęciu w Stanach sieci banków hiszpańskich. Tutaj target do blisko 3000 punktów. Mamy ostatnie szczyty. To, co tutaj było oporem, wyjściu górą, przetestowanie i na tej fali jeszcze odejście w stronę 3000 punktów i to by korelowało z dalszym umocnieniem PKO BP. Jeżeli w ruchu korekcyjnym spadki 2642, to również byłaby ta poprzednia półka cenowa dla PKO BP. Natomiast znacznie gorzej radzą sobie, inaczej, może nie gorzej, w kluczowym miejscu są banki amerykańskie. Wyjście górą, tak jakby chcieli pokazać kierunek, dzisiaj domykają lukę, próbują się powoli pchać na wyższe poziomy i ja już te poziomy zaznaczę. 3320 i kolejny poziom, szczyt z 3 marca, 3432 punkty. To wsparcie rozbite luką, nawet się luki nie udało domknąć. No i na razie chcą rosnąć, pozwólmy im wejść na wyższe poziomy. Tyle z mojej strony w dniu dzisiejszym. No, opowiadałem się, ale tak naprawdę na tych najbardziej popularnych instrumentach, na ropie, na indeksach giełdowych musimy być bardzo czujni, bo ta zmienność może w każdym momencie wystrzelić. Póki co siedzimy na bardzo niskich poziomach. No jak popatrzymy sobie, no nic się tu nie dzieje, nawet na tą 5-minutówkę. Godzinę temu zaczęliśmy rozmawiać o 18, no to mamy dołek, szczyt i jesteśmy dokładnie po środku tego swingu i mielimy. Ropy, wykres, proszę bardzo. Ropa, a nie, może nie tyle tygodniowy, patrzmy na wykres godzinny,
To jest ten ruch na ropie spowodowany no, szczepionką. Idziemy niższe szczyty, niższe dołki. To, co tu było wsparciem po rozbiciu, zostało przetestowane, jest oporem 40 czy 53 dla ropy Brent. Na razie taki intradayowy opór. I podaż po dużej świecy, próba odreagowania, uruchomienie podaży. Tutaj popyt z podażą w mizerocie. Kluczowe wsparcie $42 dla ropy Brent. Mówimy o krótkim terminie, to jest 11 listopada. Ostatnie szczyty 44-40, kluczowy opór. Nagranie, jeżeli sobie wejdziecie tutaj w komentarze rynkowe, ropa Brent, zapowiedź korekty czy impuls wzrostowy, analiza wideo. Przekieruję Was to na kanał YouTube'a i tutaj na kanale YouTube jest taka parominutowa analiza z wyższego i z niższego interwału. Jak ktoś nie ma konta demo czy realnego w CMC, to wejść na YouTube, kanał CMC Markets Polska i tam są, oprócz nagrań z webinarów, tam są te moje analizy techniczne wrzucane. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spokojnego wieczoru Wam życzę. No i naprawdę trzeba być tutaj na razie bardzo ostrożnym. Nie jest to takie oczywiste, co się w najbliższym czasie wydarzy. Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i troszeczkę odpoczynku od rynku. Cześć, do usłyszenia.